Przygotowujemy się do Krajowych Mistrzostw Polski, które odbędą się już w maju, więc jakby ciężka praca, więc teraz intensywny okres, ale mamy nadzieję, że ze wszystkim zdążymy. Hej, jestem Maja Burkowska, jestem z Warszawy. W solo się odnajduję bardziej, bo mogę przedstawić moje uczucia, to co myślę, pokazać innym wszystkie emocje, które są we mnie. Natomiast oczywiście w formacji też lubię tańczyć z dziewczynami. To jest zawsze inna energia, rzeczywiście w grupie raźniej. Grupa rządzi się trochę innymi zasadami i trzeba na dużo więcej rzeczy uważać, trzeba patrzeć na rysunki. Ale jestem raczej, preferuję solo. Solo jest takie, mogę bardziej oddać siebie, nie muszę się zastanawiać jakby nad resztą, tylko przekazuję to, co ja chcę przekazać. W solowych już jest ułożone, ale w grupowych też się dobrze czuję, bo jest jednak to wsparcie duże grupy. A tańczę salsę, również od pewnego czasu bachatę i mambo. Na początku tańczyłam przez 7 lat jazz i modern, później trochę disco dance, trochę hip-hopu, później tańce latynoamerykańskie, aż w końcu przyszedł czas na salsę, bachatę i merengę. Według mnie totalnie salsa, uwielbiam jakby te bębenki, ten cały rytm, jest to takie bardzo mięsiste i no, salsa zdecydowanie. Na co dzień też trenujemy online, bo jak wiemy jest trochę kilometrów do przejechania pomiędzy Gdańskiem, Warszawą i jeszcze Kielcami, więc też spotykamy się czasami na treningi online, żeby przypomnieć sobie choreografię, wtedy dziewczyny trenują w domu, ja jak mogę to jestem na sali i tak staramy się też być cały czas w kontakcie, żebyśmy nie gubiły tych kroków, żeby cały czas ta nasza choreografia i to, co, nad czym pracujemy, jak się spotykamy na żywo, było w naszym ciele, żebyśmy o tym nie zapominały. No i przy okazji też dziewczyny jakby same trenują sobie na sali, już bez mojej pomocy, więc jakby cały czas gdzieś ten taniec tutaj krąży i staramy się przygotować jak najlepiej, żeby wypaść po prostu dobrze i być z siebie zadowolonym.